do myśli przyszło takie poznanie. Dziękuję, że zaprosiliście mnie do waszych serc, mówi Pan. Pan mówi, pragnę również i dzisiaj uzdrawiać wasze zranione serca, zranionego ducha. Pan jest leczy przez internet osobę, która ma sparaliżowane nogi, nie może chodzić. Jest to po ciężkim wypadku samochodowym. Ale po tej modlitwie stopniowo będziesz odzyskiwała, bo to jest do kobiety, władzę w nogach, aż do pełnego uzdrowienia. Wszyscy będą wstrząśnięci, lekarze, rodzina, znajomi, ale mówi Pan, ja cię uzdrawiam już teraz. Pan uzdrawia przedsionki serca, komory serca, żyły, które, tętnice, które są zatkane, chore, osób, które właśnie mają takie problemy. Oczyszcza żyły, umacnia serca. Również Chrystus leczy osoby, które mają takie dręczenie przez ducha ciemności, śmierci, opuszczenia, którzy nie czują chęci do życia i czują, że są w sytuacji bez wyjścia, bez nadziei. Także będzie słuchała nas młoda kobieta, która niby przypadkowo wysłucha tej modlitwy i która myślała, wysłucham tej modlitwy, ale potem popełnię samobójstwo. Nie, Pan wie, co myślisz. Pan mówi, nie rób tego. Właśnie po to jest ta modlitwa, abyś tego nie uczyniła. I takie słowo, nieś ludziom nadzieję. I ten Pan jest też uwalnia osoby, które są dręczone w sferze głowy, umysłu, pamięci. Te złe duchy, które was dręczyły, odchodzą teraz na rozkaz Chrystusa. Pan Jezus uzdrawia osoby, które mają chore kręgi, kręgosłupa. Leczy ze wszelkich zwyrodnień kręgosłupa. Układ nerwowy. Chrystus leczy ciebie. Pan mówi do Grzegorza. Leczę twój kręgosłup. Pan Jezus też leczy Grażynkę również z bólów kręgosłupa, pleców, z takich poważnych, ciężkich, bardzo dokuczliwych. Przyjdź, Duchu Święty. Twoje oczy są leczone z jaskry, zaćmy, z innych też chorób. Leczy Pan oczy wielu osobom. Takie słowo, na nowo odzyskasz wzrok, nie bój się, będziesz widział na nowo. I też takie słowo, to prawda, prowadzę ciebie przez ciemną dolinę, ale na tej dolinie jestem ja, mówi Pan, z tobą,
Przejdziemy razem tą ciemną dolinę do krainy światłości, do Królestwa Światłości. I też takie słowo w tą niedzielę świadczy szczególnej łaski, tak, że zachwyci się Twoje serce. Przyjdź Duchu Święty też, również przez to tchnienie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Adonai. I też takie słowo do osoby, która myśli, że nie da rady, że nie może wytrzymać tego, co przeżywa teraz. Ze mną dasz radę, przejdziesz. Przecież to wszystko, mówi Pan. Wiem, co jest w Twoim sercu, o czym myślisz. Razem damy radę. Sam nie dasz, ale razem damy radę. Też takie słowo, powołuję Ciebie, dziecko, abyś była czcicielką mojej męki. Przeżywaj moją mękę w sobie, medytuj, żyj tą tajemnicą mojego męczeństwa, mówi Chrystus. Ale pamiętaj o zmartwychwstaniu. Jeszcze Pan Jezus leczy młodą osobę, kobietę, która ma taką rzadką chorobę palców, takie zwyrodnienia końców palców, tak można powiedzieć, takie bolesne bóle nerwowe, takie też taki rodzaj drętwienia. Pan Jezus leczy Ciebie z tej ciężkiej choroby, która tyle sprawia Ci bólu i niewiele możesz palcami, dłońmi czynić. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, za te poznania, proroctwa, natchnienia. Dziękujemy za owoce tej modlitwy, za bliskość z Tobą. Chcemy być zawsze blisko Ciebie i w Tobie. Czekając na Twoje przyjście w chwale. Ogniste przyjście, jak błyskawica. Niech nam błogosławi przez serce Maryi, przez patronów dnia dzisiejszego, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego. Bogu niech będą dzięki. Teraz będę spowiadał. Przepraszam, że nie udało się wcześniej, bo też spotykam się z różnymi też osobami, dzielimy się różnymi ważnymi też sprawami. A teraz będę chciał po koronce przyjmować według listy na spowiedź, na rozmowę duchową. I ta adoracja też będzie przedłużona, bo wiele osób pragnie się dalej modlić. Także módlmy się w ciszy, nie przeszkadzając sobie, nie rozmawiając tutaj.